jest wiele kółek. Jak kółka teatralne, językowe, sportowe. Nasza szkoła zdecydowanie daje dużo perspektyw takich na przyszłość, że jeżeli chcesz przyjść do naszej szkoły, to wiesz, że tutaj się na pewno rozwiniesz. Masz dużo profilów do wybrania i na pewno tutaj na pewno zdasz maturę i rozwiniesz się w dalszym kierunku. Wspaniały, niepowtarzalny klimat, także wspaniali ludzie. Ponieważ ta szkoła daje nam szansę na rozwój, między innymi poprzez integrację z innymi ludźmi, organizację wycieczek w różne miejsca w Polsce i za granicą, próbowano nam się integrować z kolegami z innych klas. Tak najbardziej to boczne klatki schodowe, które pozwalają się szybko przedostawać poprzez całą szkołę. I jeszcze aula, strzelnica. Moje ulubione miejsce w szkole to klasy 240 i sklepik. Zdecydowanie aula. Jestem tam w stanie się rozwijać muzycznie, co jest moją pasją. Balkon. Na balkonie jest mnóstwo ludzi, mnóstwo ziomeczków. Dosłownie atmosfera się tam klei na każdej przerwie, a także lekcji. Nie ma lepszego miejsca od balkonu. A główny korytarz stanowczo, to jest miejsce głównych spotkań, zawsze tam się coś dzieje. Takie ogólne wspomnienie to tak najbardziej to chyba dni otwarte, bo to jest taki, był taki moment, gdzie cała szkoła się jednoczy w pracy, żeby jak najlepiej zachęcić gimnazjalistów do przyjścia do naszej szkoły. Wycieczka integracyjna na początku roku szkolnego. Poznałem wtedy moją klasę. To był drugi tydzień chodzenia do szkoły. Wtedy właśnie poznałem moją klasę i się zaprzyjaźniłem z wszystkimi. Było bardzo fajnie, była dwudniowa wycieczka i wszyscy się dobrze bawili. Wydaje mi się, że jest to biała szkoła i klasa pod żaglami, gdzie bardzo zgrałam się ze swoją klasą i przeżyłam wspaniałe chwile. Moja klasa jest bardzo w porządku. Szanuję tę klasę, jestem w stanie się z nimi zgrać. Nie ma chyba takiej osoby, której bym jakoś specjalnie nie lubił. Przez pierwszą klasę byłem na profilu matematyczno-fizycznym, ale stwierdziłem, że fizyka to jednak nie dla mnie i postanowiłem się przenieść na matgeo, gdzie klasa przyjęła mnie bardzo dobrze i cieszę się z tego powodu. Moja klasa to pierwsza humanistyczna, jest wspaniała dosłownie. Human rządzi tyle. Świetna, nie mam żadnych zastrzeżeń co do klasy. Wiadomo, że nie jesteśmy w każdej sferze szkolnej z życia tak idealnie, ale jeżeli trzeba, to się potrafimy dogadać. Wydaje mi się, że są to głównie zainteresowania związane z moim profilem, czyli biologia i chemia. Możemy wyjeżdżać na różne uniwersytety oraz uczestniczyć w różnych warsztatach. Mogę rozwijać wszelkie talenty poprzez kółka szkolne. Mogą tam ludzie rozwijać swoje talenty, nawet jeśli nie mają takiego talentu. Mogą nauczyć się tego talentu. Bardzo wiele. Ja osobiście uczęszczam na strzelnicę, której nigdy wcześniej nie odkryłem. Dopiero teraz po przejściu właśnie tutaj do liceum jest wiele kółek, na przykład kółko fotograficzne, są SKS-y. Szkoła kładzie duży nacisk taki na kulturę, tak? Czyli że dużo wyjść kulturalnie do BC-ku na jakieś różne wyjazdy do teatru. Osobiście jestem perkusistą i zainteresowania, jakie mogę rozwijać, to właśnie zainteresowania muzyczne. Szkoła organizuje wiele koncertów dla szkoły, ale także i dla innych osób. Na przykład pamiętam, jak z okazji Akademii, z okazji 11 listopada w tamtym roku zorganizowaliśmy koncert i to wyszło bardzo dobrze. Co może wyróżniać? No to na pewno to, że chodzą tutaj wspaniali ludzie, są wspaniali nauczyciele, mamy dużo kół zainteresowań i możemy się rozwijać w każdym kierunku. Miła atmosfera na pewno, to nie jest zapewnione w każdej szkole. W kierunku architektonicznego, bo nie ma tego nic indziej w Goraju i osoby, które są zainteresowane tym, a wiem, że dużo osób chodzi na to i chciałoby, no do tej pory musiałam dojeżdżać na takie zajęcia gdzieś do Lublina albo do Rzeszowa, a tak mamy to na miejscu i nie musimy nic jeździć. To na pewno wysoki poziom, jeżeli chodzi o nauczanie. Wiele wycieczek, które właśnie wiele szkół nie ma tylu wycieczek i wymian z uczniowskich, co nasza szkoła, na przykład do Francji, do Bułgarii co roku, do Hiszpanii. Z każdym jest
o czym porozmawiać, co jest rzadko. Bardzo różnych spotkałem, zapoznałem się z wieloma ludźmi, począwszy od panienek, aż po kolegów i tutaj jest mój najlepszy przyjaciel. Nawet mi nie pomachał. Na pewno towarzyskich, przyjaznych, bardzo dużo osób nowych poznałem tutaj w szkole. I naprawdę jestem zadowolony z tego, że idąc do szkoły zawsze ktoś mi pomoże, tutaj w szkole, podczas nauki. To musiały być konkursy, bo kiedykolwiek jest jakiś konkurs, też zawsze do niego zapisuję i po prostu już nie nadążam ze wszystkimi, tyle ich jest. Kolor niebieski, który jest częścią naszego loga. Zawsze właśnie kiedy ONZ, to kolor niebieski gdzieś tam w mojej głowie się pojawia. Moje pierwsze skojarzenie z tą szkołą to super ludzie, bardzo pomocni. Prestiż. Na pewno zachęciłabym ich tą atmosferą, która panuje w naszej szkole. Nie ma lepszej, mogę wam zapewnić. W Biłgoraju, w Polsce, może nawet i na świecie nie ma tak fajnie jak w ONZ-cie, mówię wam. Na pewno tym, że przychodząc do naszej szkoły są pewni swojej przyszłości. Że nie mogą się bać o to, co będzie po szkole. Że na pewno spotkają tu bardzo miłych ludzi. Na pewno będą zadowoleni z poziomu tutaj nauczania i ze wszystkiego, z nauczycieli, z jedzenia na stołówce i ze wszystkich aktywności pozaszkolnych. Miłą atmosferą, nauczycielami, których faktycznie obchodzi nauka uczniów, mili ludzie, uczniowie, koledzy z klasy i po prostu dobre samopoczucie w szkole.